gdy drogi pomyli los zły i oczy mgłą zasnuje. Miej w sobie tę ufność, nie lękaj się. A kiedy gniew świat ci przysłoni i zazdrość jak chwast zakiełkuje, miej w sobie tę ufność, nie lękaj się. Ty tylko mnie poprowadź, tobie powierzam tą drogę. Ty tylko mnie poprowadź, Panie mój. Ty tylko mnie poprowadź, tobie powierzam tą drogę. Ty tylko mnie poprowadź, Panie mój. Poprowadź jak Jego prowadzisz, przez drogi najprostsze z możliwych. Pokaż mi jedną, tę jedną z nich. A kiedy już głos twój usłyszę i karmić się będę nim co dzień, miej w sobie tę ufność, nie lękaj się. Ty tylko mnie poprowadź, tobie powierzam mą drogę. Ty tylko mnie poprowadź, Panie mój. Ty tylko mnie poprowadź, tobie powierzam tą drogę. Panie Krzysztofie, witam kochane dzieci, drodzy rodzice i goście na tej pięknej uroczystości pierwszej Komunii Świętej, podczas której 28 dzieci z naszej wspólnoty parafialnej po raz pierwszy będzie mogło uczestniczyć w pełni we mszy świętej, przyjmując Pana Jezusa w Komunii Świętej do swego serca. To serca, które jest piękne i czyste po wczorajszej spowiedzi. Dzisiaj będzie mogło to serce stać się mieszkaniem naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego też, kochane dzieci, módlcie się o to, aby Pan Jezus był zawsze w waszych sercach. Nie tylko dzisiaj, nie tylko w jakichś okazjach, ale każdego dnia, abyście przyjmowali do swego serca, abyście karmili się Jego ciałem, aby On był dla was zawsze drogą, prawdą i życiem. Dzień radosny i wielki, tak pięknie ubrani, licznie zgromadzeni, pasterza parafialna. Wraz z Tobą księdzem chcemy przeżywać dzień tak wielki Jezus. Chcemy Jezusa radować przez święte słowa i czyny. Prowadź nas, Księże drogi, na to spotkanie Pana, bo dziś nasz szczęśliwy dzień i wielka łaska nam dana. Zanim pierwszy raz będziemy w pełni uczestniczyć we mszy świętej, prosimy Ciebie, kochany nasz księże, o błogosławieństwo i wprowadzenie nas w drogi naszej świątyni. Kochani rodzice, stoją przed Wami Wasze dzieci. Chrystus powierzył nas Waszej opiece. Dzięki Tobie, mamusiu i tatusiu, żyje w nas Chrystus, bo stale powierzyliście nas Bożej opiece, a Wasze ręce nam błogosławiły. Dziś przed wejściem do świątyni prosimy Was, wyciągnijcie Wasze utrudzone ręce i błogosławcie nam na ten dzień i całe nasze życie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Błogosław Ojcze, błogosław Matko, pojmi swoimi, gdy dziś Chrystusa mam przyjąć, wspólnie z braćmi moimi. Teraz pobłogosławieńcie rodziców, ja udzielę Wam błogosławieństwa, poświęcę Was wodą święconą i następnie wspólnie wejdziemy do kościoła. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Oh.
najdrożsi. Ponadto zostawijcie serce zaświętego i bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest. Lepiej bowiem, jeżeli taka wola Boża cierpieć dobrze czyniąc, aniżeli czyniąc źle. Chrystus bowiem również raz umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwe, aby was do Boga przyprowadzić, zabity w prawdzie na ciele, ale powołany do życia wiecznego. Oto Słowo Boże. Prosimy Cię za Ojca Świętego,
wysłuchaj nas, Panie. Chodząc po ziemi, Jezu, ubrałeś na ręce i błogosławiłeś dzieci. Dzisiaj, jak nazwiesz nam wielką miłość, dając nam Ciebie pod postacią chleba, spraw, abyśmy Ciebie jeszcze więcej kochali i przez całe życie byli Tobie wdzięczni. Ciebie prosi. Wysłuchaj nas, Panie. Panie Jezu, Ty powiedziałeś, proście, a będzie nam dane. Dziś serca przedstawiamy do naszych rodzin. Ufamy, że usłyszysz nas i dasz nam tego, czego naprawdę potrzebujemy. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Jak wielu ludzi zgromadziła dzisiejsza uroczystość, umocnij, Panie, naszą wiarę, nadzieję i miłość. Święty, święty, święty. Amen.
Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Święte, daj mocą Twojego Ducha, aby stał się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za Was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął pielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za Was i za wielu będzie wydana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Thank you.
serc naszej intercesji. Panie Boże, dziękujemy Ci za nasz kościół społeczeński Kościół. Niech Ciebie wyznajemy i uwielbiamy. Daj się podziale w miłość Twojej rodzinie, naszej parafii i całej intercesji. Zjednocz wszystkich na modlitwie i świata w Chrystusie. Pobłogaj i umacniaj proszący Ewangelię. Skąd siłą siebie na chorych, bezrobotnych i zagubionych. Teraz możemy usiąść.
posłuszeństwa Bożym Pasterskim. Zaczniemy od odsłania Kalina, który jest dzieci komunijnych Panu Solomu, które związane się jakoś w poprzedniej niedzieli. Nie ma. Dobrze. Nie? To jest niewiele. Poprosimy o Panią katechetkę, Panu Katarzynę, żeby to słowo jedno. Dobrze. I dzisiejszym zwycięzcą jest Jakub Brzozowski, klasy drugiej. Dobrze, teraz miejsca do zasiania. Dzieci zostają w ławkach, tutaj miejsca podejdzie, ja za wszystkie dzieci w kominie, a pozostałe dzieci za chwilę podejdzie, tak? Bądź uwielbiony
pragniony w Ciebie. Usłysz me wołanie, szukam Ciebie, Panie, daj mi poznać się. Dzisiaj staję tu i proszę, ręce swoje wznoszę, błagam, usłysz mnie. Serce swe otwieram, Panie, proszę popatrz na mnie, dotknij duchem swym. Niechaj ducha Twego rzeka płynie teraz, czekam, uwielbiając Cię. Chwała Tobie, wszelka chwała, serce me rozpala uwielbienia hymn. Godzie, Królu, jesteś godzie, więc zaśpiewam Tobie całym sercem swym. Jezu, Ty tak ukochałeś, życie za mnie dałeś, abym wiecznie żył. Nic już się nie liczy, kiedy przed oblicze.